Ruiny Pałacu Paca w Dowspudzie koło Raczek zostały sprzedane. Zabytkowy obiekt wraz z przyległą działką za 1 020 000 zł kupił dziś Krzysztof Szadurski, prezes zarządu sieci warszawskich hoteli. W rozmowie z Radiem 5 wyjaśnił, że ma sentyment do tego regionu, jest zafascynowany historią i widzi potencjał turystyczny w ruinach pałacu. Przedsiębiorca zamierza odbudować obiekt. W środku widzi pokoje hotelowe, salę balową, ale też miejsce promocji dziedzictwa narodowego i kultury. Dlaczego zdecydowałem się kupić pałac? Z wielu względów. Po pierwsze, pochodzę z Podlasia i mam sentyment do tych stron. Po drugie, jestem zafascynowany historią i szanuję zabytki oraz dziedzictwo narodowe. Po trzecie, wydaje mi się, że to jest atrakcyjne miejsce ze względów turystycznych. Dlatego zdecydowałem się kupić te ruiny i zamierzam odbudować ten pałac. Funkcja inwestycji będzie mieszana. Na pewno będzie służyć promocji dziedzictwa narodowego, na pewno kultury i na pewno turystyki. Krzysztof Szadurski z odbudową chce zdążyć do 2023 roku, czyli do 200-lecia obiektu. O kosztach nie chcę na razie mówić, na pewno będą niebagatelne. Kiedy to już wyznaczyłem symboliczną datę 200-lecia pałacu, czyli licząc najbardziej optymistycznie 2023. A zaczynam działać od razu, projekty, uzgodnienia. Jeśli chodzi o dziedzictwo narodowe, o którym wspomniałem, no to obiekt, który będzie wyglądał jak Pałac Paca, na pewno będzie służył tej funkcji. Miejsce na kulturę tutaj też jest, choćby dlatego, że region bardzo żyje tematyką Ludwika Paca, jego dokonaniami. Wiem, że przez szereg lat odbywał się Festiwal Kultury Celtyckiej, bo hrabia Pac prowadził tutaj ze Szkocji i z Anglii rzemieślników. Wiem, że odbywają się corocznie dożynki, zwłaszcza w tym roku miały specjalny diecezjalny charakter. Wiem, że to miejsce było od stuleci i w ostatnich latach również centrum kulturalnym regionu i chciałbym nawiązać do tego, wzmocnić ten przekaz. Chciałbym, żeby tutaj odbywały się również inne wydarzenia kulturalne, jak choćby wydarzenia teatralne. Jednocześnie przedsiębiorca zapewnia, że po odbudowie kompleks będzie otwarty na wszystkich gości. Z położonego przy ruinach parku korzystają bowiem spacerowicze. Nowy właściciel oczekuje jedynie, że goście nie będą wyrzucać tam butelek. Liczę na to, że może mniej będzie butelek po wódce, w tutejszych krzakach, innych śmieci. Natomiast cele, dla których tutaj młodzież będzie przychodzić, będą bardziej szczytne. Pałac w Dowspudzie powstał w pierwszej połowie XIX wieku. Inicjatorem budowy był hrabia Ludwik Michał Pac, bogaty generał wojsk polskich i napoleońskich. Kiedy wyemigrował, jego dobra skonfiskował carski rząd. Z czasem obiekt niszczał i dziś w Dowspudzie pozostał jedynie portyk pałacu, wieża bociania, zarys murów oraz część piwnic. Suwalskie starostwo od dawna szukało kupca, który zająłby się zabytkowym terenem. Powiat postanowił sprzedać ruiny, bo samorządu nie stać ani na ich odnowienie, ani na zabezpieczenie. Władze ogłaszały kolejne przetargi, ale kupców nie było. Ostatnio obniżyły cenę do 1 000 000 zł. Dodajmy, że nabywcy przysługuje bonifikata, bo ruiny są wpisane do rejestru zabytków.